Arkham and their lord. Bary w podróży, nieustająco. Tym razem przywiało mnie do Zawiercia i spytacie pewnie, dlaczego akurat do Zawiercia? Ano dlatego, że jest tutaj Akademia Enduro, a ja ostatnio jakoś złapałem zajawkę na jeżdżenie w terenie i to jeżdżenie właśnie takimi trochę większymi i cięższymi motocyklami. No i kilka osób poleciło mi, żeby zacząć od wizyty w Akademii Enduro i troszeczkę podszkolić swoje umiejętności. No więc jeżdżę, szkolę się i przy okazji przygotowuję dla Was relację. Trenerzy z Akademii Enduro nie nauczą Was tego, jak jeździć sportowo, wyczynowo, czy na przykład nie przygotują Was do startu w megawacie, ale nauczą Was, jak bezpiecznie i sprawnie przemieszczać się w terenie, a przynajmniej na tym pierwszym poziomie, bo na kolejnych, no to już są troszeczkę bardziej zaawansowane techniki, jak na przykład wychodzenie z zakrętów slajdami, ale to później. Dzisiaj ćwiczymy poziom pierwszy. Teraz na przykład awaryjne hamowanie na sypkim i śliskim. A w tym ćwiczeniu dla odmiany chodzi o to, by troszeczkę oswoić się z blokowaniem się przedniego koła. Dzień drugi szkolenia, zaczynamy z uśmiechami na ustach. Z helem w ustach, no i najpierw rozgrzewka. Udział w szkoleniu Akademii Enduro można wziąć zarówno na swoim motocyklu, jak i wypożyczonym tutaj na miejscu. Do wyboru są GS800 i 1200. Trenerzy Akademii Enduro podzielili swoje szkolenia na takie trzy zasadnicze bloki, w zależności od stopnia zaawansowania. Jest jeszcze nawet taki poziom zerowy dla tych, którzy w zasadzie nigdy nie zjechali jeszcze z dróg utwardzonych, no i chcą zacząć absolutnie od podstaw. Tak się składa, że jednym z instruktorów Akademii Enduro jest trialowy czempion. Zobaczcie, co robi. Wszystkie szkolenia odbywają się tutaj na terenie starego kamieniołomu. Wcześniej Akademia Enduro przez lata prowadziła szkolenia w okolicach Gliwic, no a teraz przenieśli się do Zawiercia. Łączna powierzchnia tego całego terenu to około 25 hektarów, więc całkiem imponująco. No i można tutaj znaleźć wszystkie rodzaje nawierzchni i większość przeszkód potrzebnych do tego, żeby opanować zarówno podstawowe techniki jazdy w terenie, jak i te troszeczkę bardziej zaawansowane. Trzy słowa, które określają wczorajszy dzień. Ale cenzuralne czy nie cenzuralne? Pierwsze to będzie intensywnie, drugie wesoło, no i można się czegoś nauczyć, ale to już jest więcej słów. Efektywnie, efektywnie. Dodamy do tego super, super i super. Dzięki. Mokro, intensywnie, fajnie. It's new, it's fun, and valuable. Thank you. Bardzo intensywne, bardzo dużo się nauczyliśmy i było bardzo fajnie. Dziękuję.